Cześć, siemano, z tej strony Wizmed, a dzisiaj otwieramy sobie album Guziora Ilom. Nie wiem, czy to tak się czyta, w każdym razie, no już nie jest to zielone wydanie, jest to czerwone. Zielone było po prostu dla, no powiedzmy, że tam było ileś tam, no dobra, nie mówmy ile sztuk, po prostu x sztuk było zielonego, no i po prostu pojawiły się kolejne. Zgubiłem teraz słowo. Reedycja będzie odpowiednim słowem? Chyba mi się wydaje, że tak. No i pojawiły się reedycje, wydane czerwonym, po prostu by uczcić tych, co kupili pierwsze wydanie. No dobra, to otworzymy sobie, to już będzie chyba ostatni unboxing na moim kanale w tym roku. Chociaż nie, bo jeszcze jedna płyta może przyjdzie, to może ją też otworzymy. W sumie jeszcze jedna będzie do otwarcia. Tak więc spoko. Otwieraliśmy, dzisiaj nagrałem Małe Miasta i Ptaszki i Szczugi. No więc w końcu trzeba otworzyć tą kolejną, ostatnią już płytę. Okej. Chyba na siłę chcę zrobić to, co ja lubię. Czyli po prostu się wyjąć w taki sposób. I mam teraz folię, mogę wsadzić z powrotem, żeby się nie było porysowane zaraz całe pudełko i wygląda jak gówno. No ale jak widzicie, no słabe oświetlenie w pomieszczeniu. Tak więc, no trudno, co poradzę. Mamy 13 kawałków. Tutaj, jak widzicie, są na każdym rogu jest tak powydawane. Mamy tutaj podpisany album. Tu również. I tu również, już tu patrzyłem wcześniej. Fajnie wydane. Często czasami brakuje mi nawet tutaj, że nie ma. Pudełko otwierane w ten fajny sposób. Nie wiem, jak one się nazywają. Super Jelly Case, jakoś tak. O, i proszę, nawet zawartość dodatkowa się znajduje. Czyli wlepka, co lubię bardzo. Fajnie, cieszę się. Płyta czerwona. Jest jakaś tutaj okładka grubsza, co też lubię. No i takie właśnie, o takie bonusy mi zawsze chodzi. Takie jakieś takie... Coś zawsze, żeby było miło. Miło w środku jest po prostu oprócz samej płyty, tak? No i mamy książeczkę z kawałkami i z fajnymi ilustracjami. Clint Eastwood. Tak jest. No i reklama. Spoko. Oj, sorki, przepraszam, nie chciałem. No i płytka, zobaczmy, czy pod nią jest też, jest grafika taka sama jak na płycie. Nie, no to nie jest żaden szlaczek, tylko G, czyli guzior, zapewnie. No i spoko, fajnie wydane. To przy okazji też jest fajne wydane, bo o, teraz jest to widoczne. Nie jest to zwyczajny nadruk. Spoko loko, mi się podoba. A wlepka trafia na drzwi, bo już na laptopem się nie zmieści. No dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. No i kurczę, no. A i przy okazji, jakbyście mieli... No, albo dobra, w sumie nie mówiłem tego w poprzednich, więc dobra, nieważne. No dobra, to się trzymajcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. A jak chcecie jeszcze jakichś fajnych ziomków, nie tylko rap, to dajcie znać, podrzućcie w komentarzu. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.